Hej, 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 cześć, to już drugi odcinek serii Fallouta Tactics. Tutaj już widzicie kolejną kompankę dla nas. Na razie nie jest ona dozbrojona, bo niestety nie mam kasy, żeby ją dozbroić, więc może gdzieś tam po drodze znajdziemy dla niej. A właściwie, żeby dodać jakiegoś kompana, musimy sobie dojść tutaj do zarządcy kadr. Dlatego, zanim zaczniemy odcinek, ja chcę to wam pokazać. Dajemy tutaj rekrutuj. Tutaj jeszcze na razie chyba nie mamy miejsca, co prawda, na to, żeby mieć jeszcze dwóch rekrutów. Mamy tu za to jedną, która będzie nam przydatna w przyszłości. Dokładnie, co ona robi? Jest ona kierowcą Humvee, czy Hammera po prostu, jak wolicie. Czyli pojazdu, którego tutaj za jakiś czas dostaniemy, czy będziemy właśnie go mieli. Ona też dosyć dobrze naprawia, więc jeżeli chodzi o samochód, to ona tu będzie naszym dowódcą. Ale dobra, idziemy w takim razie. Czy jakieś misje tutaj w ogóle? Bo ja nie znalazłem żadnych innych. Dlatego chcę wiedzieć, czy coś nas tutaj czeka. No nie, coś musi być w bunkrze. No zobaczmy zatem, musi być coś w bunkrze. Tak by nas od razu odesłali do misji jakiejś. Więc musimy teraz poszukać gościa, który misję nam zleci. Wojownik. Gdzie ja takiego gościa znajdę? Teraz mamy w ogóle Dolby Digital, dźwięk odpalony. Od razu słychać różnicę. Dźwięk jest ładny, przejrzysty taki. Clear po prostu. Tu jest generał Barnaki. Freeport zatem. Spocznij, żołnierzu. Nie doceniliśmy uporu tych bandytów. Krótko po twoim zwycięstwie udało im się pojmać starszego wioski. To bez wątpienia próba złamania ducha mieszkańców Braminwood, A którzy wciąż pomożemy im. jeszcze cierpią. Dobra, idziemy w takim razie. Wytyczne. Mapa. Dobra, gotowe. Zobaczmy, czy teraz będziemy mogli sobie do Freeport pójść. Spróbujemy tych kurna cieci tu rozgromić, jak to tylko jest możliwe, bo nie będą tutaj kurde skakać. Mamy trochę amunicji, więc w zapasie, więc tutaj się nie ma czym przejmować na pewno. Ale musimy jeszcze uważać teraz na tych cieci. Podobno czas wczytywania miał być krótszy. Jest Freeport. Zatem załatwmy to. Freeport. Dobra, jest 8, jest jasno, może być. Więc tutaj najlepiej to robić w jasnocie. Ja nie lubię jakoś za bardzo po ciemku Spocznij, robić żołnierzu. misji. Nie doceniliśmy Dobra, uporu tych spoko. bandytów. Ty już strzelasz. Strzywacz. Tomas. No to mio też musimy jakoś do przodu ruszyć. Jeszcze zbroi nawet nie ma. Najgorsze właśnie jest to, że ona zbroi nie ma. Zaraz, gdzie ten Bandzior Polas? Tu jest coś. Tu jest ten bandzior. Ty uciekasz, tak? Zaraz, tu mnie prowadzi do jakiegoś namiotu. To ty sobie uciekaj. Rajtuj póki co. My cię dopadniemy prędzej czy później. Ha! Ła! Ała! Nieprzytomna. Czym cię by tu leczyć? Albo? Gotowe. Nie. Musi być jakaś pomoc. Zszywacz? Może? Może to coś da? Może ona wstanie?
No, wstała, no to spoko. Teraz tak, tutaj ty zbierasz znowu wszystko, co możesz. Nie wiem, dlaczego ciągle ten trzymać mi miga. No dobra, teraz. No spokojnie, co to? Maczuga, ale to dobra, i tak bierz, bo się przyda na sprzedaż. No przestań migać. Chyba, że masz poziom kolejny. PST. A masz kolejny poziom. No. To już mi się podoba. Słuchaj, ty będziesz mi tu szedł w handel trochę. 50% ci na razie damy. Jako lekarz. Znaczy dam, no, o, do 100% na razie. Damy ci do lekarza jeszcze sporo. Się naprawdę w tych aspektach przydasz. Okej. No, przecież ładowany już jest. Tu jakaś szafeczka. Zaraz, to jo, weszła do środka, czy luneta? Półeczka. Zobaczmy, co jest w półeczce. No, jest lockpicking znowu, który ja już sobie kupiłem. W sensie wytrych. Ja już sobie wytrych kupiłem. On nas chyba nawet nic nie kosztował. Tomasz, pomóż jej trochę. Ale nie przez nią strzelaj, Jezus. Jaki ty ograniczony jesteś, chłopie. Teraz strzelaj. Ła. Okej. Okay. Lunetka. Tomasz jest dosyć wytrzymały, więc tutaj on może robić za tanka nawet. Szkoda, że on takie. Gdzie ty jesteś, jo? Ty tu stoisz, dobra. Patrzcie, tu jeszcze jeden jest cwaniak. Okej. Okay. Zaatakujmy go wszyscy. Nie wiem, czy od dobrej strony w ogóle ruszyłem. Dawaj, kopaj go nawet. Nawet go próbuj kopać. Nie, 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 nie biegnij za nim, nie biegnij za nim. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. No gdzie uciekasz? No niezbyt mądrze. Się ustawiacie. Dobra. Być może mamy coś dla ciebie. Wszystko. Pistolet. No dobra, nawet ten pistolet mógłby być. Teoretycznie dla. Dawaj, zgnilca. Do naszej tu jo. Na początek jakiś pistolet. O, tu jest jeszcze jeden cwaniak. Najpierw to jednak pozbierajmy loot z bandytów. Trochę go tutaj jest. O, nawet trochę amunicji nam wypadło. Super. Oczywiście, jak zwykle, luneta poszkodowana. No, zszywacz. Przecież ty już punkty dostałeś. A on jakoś osobno awansował. Spoko. Nie. Ty trzymasz, zostań. Zaraz dozbroimy częściowo jo. Z pistoletem będzie chociaż biegała. Już nie wiem, no może nawet z zakiem biegać, bo na razie. Na razie gdzieś go tam mam. O, idzie. Idzie bandzior. Naszą stronę. Masz jo. Amunicji dam ci z 150 sztuk. Gotowe. Na razie to jest wszystko, co ci mogę dać. A ty jo się w ogóle w to uzbrój. Tak niezbyt agresywnie będziesz mogła grać, ale zawsze to już coś.
Kontrol, znaczy Alt S. Tu jest jeden pan z tego co widziałem. O, informator. Bądźcie cicho. Opowiem wam, co wiem. W jednym z namiotów trzymają przywódcy plemienia. Nie jestem pewien, którym dokładnie, ale na pewno tu jest. Powinniście to zrobić, póki wszyscy są jeszcze zalani. Wróciliśmy z danego wypadu i wszyscy albo chleją, albo zabawiają się z więźniami. To wszystko, co mam dla was. Za to, co mi płacicie, nie wydam go w wasze ręce. A przy okazji, nigdy się nie spotkaliśmy. Więc nie próbujcie ze mną więcej rozmawiać. Mogą mnie za to zabić. Albo zrobić coś jeszcze gorszego. Powiem tak, dubbing w tym momencie brzmiał ostro pedalsko. Dobra, ruszmy się tutaj boczkiem. Zobaczymy, co tutaj ciekawego. Może jakieś właśnie regały. O, jakiś tu szanowny pan sobie leży. Dobrze. O, od razu wiedzieli, co mają zrobić. Włócznie. Dobra, regały musimy poprzeglądać. Znaczy, ten regał musimy sobie sprawdzić. Cóż to jest? Jakaś amunicja. Jakieś pudełko z amunicją, tak? Zaraz się dowiemy. Ekwipunek. Magnum. A to jest podręcznik zwiadowcy, czyli to będzie potrzebne lunecie. Ale póki co chyba sobie zostawimy to na później. O, jest przeciwnik kolejny. Dobre. Dobre niespodzianki macie. Wstrząs z mózgu. Nie użyj strzywacz. No strzywacz, no świetnie. O, man, ziomuś. Tak, chcę wczytać, bo trochę mi się oberwało. No to jeszcze zapisałem za nim, chyba gadałem z tym kurde informatorem. No dobra, no. Jak mus, to mus. Ale nie możemy tutaj sobie pozwolić na to, żeby zszywać nam jakieś wstrząśnienie mózgu miał, bo to jest. Nie jest to dobre ze względu na to, że on nam dużo robi. Chłopak jest nam niezbędny. Jest po prostu konieczny, by on przetrwał. 2197. No jest to 80 kilka lat. 90. No niecałe 90 lat od wydarzeń z Fallouta. Numerkiem opatrzonym czwartym. Bądźcie cicho. Opowiem wam, co wiem. Okej. Czekajcie, czy ja już... Tak jest, ja już tutaj jo sobie opatrzyłem. Dobra, stawmy się tak. Zszywacz pójdzie. Aha, tej jego bandyty żeśmy chyba nie przeszukali tak w ogóle. Nie, jednak go żeśmy przeszukali. Będzie zszywacz komandos. On wejdzie tutaj po prostu ze strzelbą. I spróbuje zaatakować. Strzelaj. Tak jest. Udało ci się to zrobić naprawdę perfekto. Wszystko bierz. Póki jeszcze mamy miejsce. Okej, to jest do Magnum. Magnum. Nie wiem, to komu my to damy potem. Teraz tak. Luneta, musisz zmienić pozycję. Strzywacz, dawaj go. Dobra. Bandyta znowu włócznie. One są dosyć ciężkie. Ale tutaj myślę, że nie będzie jakichś tam większych problemów z tym, mimo wszystko. Dobra, chodź i o też. Wszyscy się tutaj ruszcie zatem. Najbardziej na szpicy muszę wystawiać jo.
Znaczy lunetę, bo ona chyba najlepiej sobie radzi tutaj z wrogami. Okej, teraz możemy się wrócić. Teraz państwo. Oj, nawet nie zdążyli się tutaj pobawić. Ale ci większego tutaj zagrożenia raczej nie stwarzają. Kontrolę S znowu. Tak. Credence. Każda możliwa tutaj. Jakieś dropsy. Przydadzą się też zawsze. Znaczy dropsy. No są jakieś tablety. Nie chcę mi teraz patrzeć, co to dokładnie jest. Ale jakoś z tych wspomagaczy coś. O, tu jest jakiś zielony. Więzień. Czyżby wrogowie rejterowali? Tak jest. Frajer. Od frajerów mnie wyzywają. Dzisiaj, cwaniaków. Dobra, tu jest pan. W obozie! Wstawać, żałosne sukinsyny! Ojojoj. Obetne jajca każdemu, kto nie będzie walczył! Wstawać, kundle! Jeśli uciekną, to przysięgam na Boga, że rozwalę tę pierdoloną gorzelnię! No to ładnie. I tak się już tutaj wpakowałem. Niezłe gówno. Tego pana trzeba rozwalić. W pierwszej kolejności na komandosów. No już się strzelacie. Jeszcze, patrzcie. Tu się cała ekipa do mnie zbiera. Zaraz, spróbujemy to trochę inaczej załatwić. Tylko to się musi wczytywać dosyć szybko, nie? Spróbujemy tam wejść, po prostu spróbować załatwić już dwóch na wejściu. Rozstawić moich też tak, żeby oni mi tylko wchodzili pod celownik i padali jak muchy. I zobaczymy, może to się da zrobić. Lepiej to będzie wysłać zszywacza, który kurde tutaj z tą strzelbą po prostu pluje. I dziurawi wszystkich, tak do ściany właściwie przygwarza. No i tu już trzeba kurde kombinować. No, widzicie, druga misja. Wbiliśmy się do jakiegoś więzienia, no nie głównym wejściem, bo tutaj były jakieś schody tutaj, no były jedne po lewej, jedne po środku, bodajże jedne po prawej, którymi my żeśmy weszli. A już kurde skubani bluzgają, to wiadome jest raczej. W sumie też bym bluzgał, jakbym wszedł sobie do pijanego, kurczę, obozu. Znaczy no, jakby wróg wszedł do obozu, gdzie wszyscy są jeszcze nawaleni ostro. A one są raczej podświetlane, te takie punkty. Mają ten specyficzny kolorek. Okej, właśnie zatem tutaj, tak jak mówiłem. Staniecie sobie tutaj, Ctrl S i teraz tak. Tomas, ty mi wejdziesz sobie tutaj sprytnie. Zszywacz wejdzie tutaj. I spróbuję chociaż jednego zestrzelić. Strzelaj. Jeden. Tomas! Co z tobą, że ty tak słabo strzelasz? Aha, widzicie, bo to jest alarm. Alarm! Intruzi w obozie! Patrzcie. Dobra, wiem jak to zrobić, żeby alarmu nie włączać nawet. Jednego gościa skasowałem. Chyba, że można zrobić jeszcze to skubanie bardziej.
niż to jest możliwe. I tak oczywiście wytniemy wszystkich, ale można by to zrobić tak, że nikt nie będzie wstawał nawet, bo ja nie spojrzałem za pierwszym razem, że tutaj jest tak naprawdę alarm. Nie zwróciłem na to nawet uwagi. Naszego kurde badasa będziemy musieli wyposażyć coś mocniejszego niż ten karabinek. Dobra, właśnie tutaj od razu. Zszywacz. Od razu też mi tutaj proszę się zabawić z gościem. Dobra, jeden. No miało być agresywniej. Okej, oberwał dwa razy. Tomas. Bo defensywnie to tego nie zrobiłeś. Alarm! Intruzi w obozie! Dobra, spróbujemy tak zadziałać. Holy fuck. To jest gościu strzelba. Uciekaj. Tu by się przydało agresywnie. Okej. I teraz. Dobra. Gdzie to jest jeszcze był facet? Tutaj. Tu podejdź. Teraz traf, tylko traf. Traci oddech. Dobra, uciekaj, uciekaj. To będzie ciężkie. Spinżajcie kawałek. Spinżajcie. No nie. Holy fuck. Dobra, spinżaj. Tomas chyba oberwał. No właśnie, kurde. Nie mogę wszystkimi zarządzać naraz. Chyba, że wpadniemy tam szybko dwójką. Tylko, że musi być tak, że dwójka tu, dwójka tu. Dobra, wiem jak to zrobić. Chyba. Że ofensywnie od razu wjedziemy. Ustawimy sobie na chwilę ofensywny stosunek naszego tutaj bohaterka, znaczy no, tego medyka. Może to sprawi, że oni jednak nie włączą tego alarmu. Albo ewentualnie było iść jeszcze w innym kierunku. Zrobić najpierw wszystkich wokół, dopiero potem tego od alarmu. Ale to też tak nie da się za bardzo, bo tych gości jest tu zbyt dużo. Jest zbyt dużo. I musimy zrobić zatem coś, żeby ich liczbę pomniejszyć o dosyć spore liczby. Okej, może tak, lunetę ustawimy tutaj. Ofensywnie. Zszywacza też ofensywnie. Jeszcze gorzej. No jeszcze gorzej. Zszywacz, idź tutaj. Okej. Spoko, tu jeszcze jeden gdzieś jeden był. Nikt mi do alarmu nie podejdzie. A niech tylko spróbuje. Zostaw to. No nie. Ja pierdziu. Teraz mam przerąbane. Alarm! Wow. Intruzi w obozie!
Wstawać, Teraz mamy żałosny! przerąbane. Chyba, że się ustawimy jakoś tak. Też mówię ostro. Luneta tu się może ustawi. Tak o. Zszywacz. Okej. Okay. Dosyć tak długo się trzymaliśmy. Bez większych problemów, więc teraz. Okej. Okay. Teraz sobie spróbujemy grę zapisać jako osobny już nowy plik. Tak, nowy plik mi się to nazywa. Okej. Okay. Puszczaj. Strzelaj. Oj. Ktoś tu chyba mocno oberwał. Dawaj, dawaj, luneta. Traf to. Poważne obrażenia. To jest chyba ten w ogóle przywódca ich, dobra. Znaczy przykład tej wioski. Oj, chyba coś tutaj mniej was teraz było, co? Dobra, pozbierajmy to, co mogę. Ale widzę, że w większości to gówno macie. Dobra, najpierw by się przydało jednak oczyścić. Jednak by się najpierw przydało oczyścić tej okolice, a potem dopiero próbować wziąć. Ale tak powiem, nie tyle to zakładnika, tylko uratować tego zakładnika. Okej, okay, on tutaj próbuje przybiec, ten gościu, tak? Zapisz. Będziemy ofensywnie atakować. Będziemy strasznie ofensywnie grali. Okej, okay. Spróbujemy teraz tym. Ale oberwał. Mocno. Dosyć mocno. No traf. Szkoda, że steampacków kurde nie dają. Gnoje. Ekwipunek. Ulecz się trochę, bo nie podoba mi się stan twojego życia. Dobra, tu jeszcze żyjesz. Się chwali. Tu tobie się dwa przydadzą. Sobie też w sumie. Jak jeszcze jeden sobie zażyje, nasza luneta. Okej. Okay. I sobie teraz znowu zapiszę. Zatwień kolejnych dwóch. Kurde, nie będzie tak dobrze. Jakbym sobie to wymarzył. Ale nie jest też źle. Wszystko bierzemy. Już się nauczyłem, że trzeba zbierać wszystko, jeśli się chce zarobić. A przyjściuszko. Dobra, który teraz kolejny cwaniak? Tu jest jeszcze jeden. No to luneta jest, kurde. Shit. To jest luneta. Ale lunetą moglibyśmy sobie wyjść. A, moglibyśmy sobie wyjść. Dobra, już wiem. Już wiem. Co zrobimy? Być może wyjdziemy sobie tutaj od tej strony, będziemy strzelać z dalszych odległości, wtedy sobie wyjdziemy tutaj. No jakoś to zrobimy, tutaj moglibyśmy wyjść na trzy fronty w sumie.
Tylko nasz medyk, kurczę. Ten nasz medyk. Najciszej do tej misji nie zrobiłem. Bardziej się trochę zachowałem jak słoń w fabryce porcelany, no. Jeszcze tą misję oczywiście spróbujemy robić. Musimy się tutaj ratować. I coś z tego może być, bo wytłuczeni są już ostro. 684 kilobajty zajmuje ten safe. Spoko. Niech sobie zajmuje. A wyładuj się szybciej, zaraz ich tam wytłukę. Na takiego komandosa troszku. Nie wiem tylko, czy wyjść od tej strony, czy od tej. Dobra, luneta, wyjdź mi z tej, spróbuj. Ich trochę ze... A tu jest dziad. Uciekaj. Uciekaj, bo on z włócznią tutaj chce na mnie. No. Wszystko weź. O, tu już stoją, patrzcie. Zszywacz. Załatw. Załatw sprawę po swojemu. Okej. Sprawa załatwiona tutaj. Trochę na farcie. No nie zaprzeczę. Dobra, zapiszę jeszcze raz tym normalnym save'em. Okej. Dobra, zszywacz jeszcze raz. A, patrzcie, bo on teraz tu uciekł z powrotem na tą pozycję. Ajajaj. Ajajaj. Jednak to nie było najlepsze rozwiązanie teraz. Ale tu przed chwilą załatwiłem sam dwóch prawie zszywaczem. Więc tu teraz można uszczknąć trochę lunetą. Widzicie, tak tutaj ma się mieć. Dopóki ja nie dotknę jakiegoś porządnego karabinu Tomasem, to raczej nic nie będzie z tego. Ja bardziej liczyłbym na to, żeby ona naprawiała tego Humvee. I to Humvee właściwie będzie ją interesowało bardziej niż ten piekielny karabin. Chociaż no też będzie trzeba go używać. Ciekawe, czy to jest też karabin Gaussa. Pewnie jest. Trzeba będzie go użyć. Dobra, luneta. Ała. Strzywka. Tego pana. Okej. Tego pana już załatwiłem. Lunecia. Oślepienie. Ryzyk fizyk. Dobrze. Ale ty luneta kozaczysz. Ja pierdzielę, jaka ty jesteś kurde mocarna, nie? Kobieto, ty naprawdę, to... Nie wiem, czy ty w ogóle powinnaś być kobietą. W sumie Ray też masz taki niewyjściowy. Nie żeby coś, no. W sumie mogłaś być facetem. Dobra, ale jakoś tak bardziej... Spróbuj tędy go zaskoczyć. Wychodzi? No i tak jest oślepiony. Przecież ty oślepiony. Podobno jesteś. Czekaj! Kurde! No muszę wczytać. No jakim prawem, skoro jest się ślepym, to raczej nie nawala z broni kogoś. Oślepienie właśnie powoduje, że nie powinno się trafiać z żadnej broni. Czy to spalnej, czy z tej kurde bliskodystansowej, czyli mówię tu o broni białej. Że oni tego tutaj teraz widzę, że napęczki mają, więc raczej dużo kasy nie dostanę gdzieś tam u handlarza. Jednak coś zawsze. A przyda się to właśnie na zbroję dla Jo na przykład, czy...
Broń czy też amunicję? Amunicję na pewno trzeba będzie. O, biegnie tutaj, biegnie. O, luneta znowu cholernie mocno wyrwała. Dziewczyna, kurde. Ty mi cholernie mocno obrywasz. Zapisz. Dobra, właściwie może sprzątaniem ciał, to my się zajmiemy potem. Nie tyle co przed końcem, to ja po prostu po zakończeniu będę sprzątał ciała jeszcze. Wtedy to nam trochę przyspieszy rozgrywkę. O. Dobra, uciekać, uciekać, uciekać. A tu jest, patrzcie. Czy to jest starszy wioski? No to czy dostaliśmy się w takim razie do środka. Kurde, Tomasz teraz mi oberwał. Dobra, kto jeszcze? O Jezus, ale myśmy się tu teraz zabarykadowali. O Jezus. Nie zazdroszczę już właściwie nikomu, kto chciałby się tu teraz wbić. Pięknie to wygląda. Nie wszystkimi, nie wszystkimi. Lunecia, powiedz mi, w którą stronę oni się zbankrowali? Tu leży. Do amunicji będę cię musiał dokupować co chwilę. Coś mi się wydaje, lunecie, ale jesteś tego warta. No, dostał, prawie nie żyje. Oczywiście tej broni palnej ci też nie będę mógł żałować. Coś mi się wydaje, że będzie trzeba jeszcze tam inwestować trochę. Jak to w PST wygląda? No, trochę ci jeszcze brakuje mimo wszystko. Mimo, że tutaj działasz jak porąbana. Tak jest. Dobra, idziesz dalej sama. Snajperem można całą grę wygrać. Wow. Ja tu widziałem jakiegoś wroga. Jest i pan. Szanowny. Co to było? Co to jest? Co to jest? Ja nie mam pytań. Gdzie jest ten ichny kurde szefu? Proszę, ja tu wyciąłem w pień wszystko. Więc tak naprawdę. O, amunicji się trochę zwróciło, mimo że mamy tak ponad 400. Dobra, teraz mogę sobie zapisać Ctrl S właściwie. Bo i tak wyciąłem w pień wszystko. Tu jest ich szefo. Oj. Czy wy to widzicie? Nie. Wracaj do tego bunkra. Tu. Tu masz wywrócić. No nie. O, Jesus. Ty! Ona go zabiłaś! No nie wierzę! Kuźwa, nie wierzę! O, karabin. Wszystko weź. Weź to wszystko. Ja nie wierzę w to, co tu się teraz stało. Bo ona, przy tak małej ilości zdrowia, zdążyła jeszcze załatwić jednego typa. Skorpion. Nie wiem, czy ten skorpion nie będzie lepszy niż. Ale to potem sprawdzę. Jakieś dozbrajanie, zbieranie lutu, to mówię, na koniec odcinka sobie zrobię. Zobaczmy, czego on może pilnował. Wow, tu jest jeszcze z kilku. Do takich widzę pewniejszych. O, steampaki są. Steampaki są. Znowu sobie lunetą poradzimy samą. Możecie powiedzieć,
Kurde, czemu ty grasz tylko lunetą? Jeszcze spokojnie, mówię, za kilka odcinków myślę, że dobiorę się do jakiegoś ciekawszego osprzętu, który już rozwieje wątpliwości, że nie trzeba będzie nawet lunety tylko używać. He. No nie wierzę. Co za cymbały. No co za cymbały. Dobra, teraz strzelaj w tego. Co za cymbały. To jest jakaś gruzelnia, tak? O, tu jest jeszcze jakiś wróg, tak w ogóle. Chodźcie tutaj, może. Tomas. Przyjdź mi tutaj. Będziesz mi tu koniecznie potrzebny. Aha, bo to jest na tej. A, bo tutaj można było się dostać na dwa sposoby. Na to wychodzi. A tu po prostu wyciąłem w pień całą ich zgraję. I oni nie wiedzą, co robić teraz. Tomasz, gdzie ty jesteś? Okej, tu jesteś. Zobaczmy, czy tędy się przedostaniemy na drugą stronę. Zobaczmy to w takim razie. O, jest jeszcze szanowny pan Twardziel. On ucieka. Czemu wy wszyscy musicie uciekać? Co to za taktyka? Strzelaj. Ła, no Tomasz, dawaj. O, pięknie. Oj, pięknie. Nawet nie wiesz, jak pięknie. Luneta. Czy ona to obrywa? Zmień pozycję w takim razie. Spróbuj chociaż zmienić się na tą tutaj. Zobaczymy, co ten pan teraz powie. Pani. Strzel. I się skryj. Haha! Jezus, jaka ty jesteś boska! Kobieto! Trzeba bandytę każdego skasować w tym towarzystwie. No ła! Użyj sobie. I jeszcze jeden. Jaka ty jesteś kobieto boska. Dobra. Tu już możemy sobie znowu zapisać. Tych steampaków trochę ubywa, ale mam ich te trochę jeszcze, więc tu możemy sobie wejść spokojnie tego pana. Ła. To ty wy tak kąsacie? Wy tak kąsacie? Się skubańcy tutaj zaryglowali? Widzieliście, kurde, cwaniaków? A mam wam wbić tutaj czymś ciekawszym? Chyba tak wejdzie, trzeba zrobić. No nie tak miałem zmienić pozycję. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Do Tomasa. Tu strzela chyba do Tomasa. Tu jest jeden, to możemy tego podejść zawsze. No strzelaj. No Tomas! A z Steampunkiem chcesz strzelać? Jeszcze raz i on nie żyje. No
No dobra, użyj sobie jeszcze. Luneta. Jakiś taki punkt sobie obierz, żeby mógłbyś trafiać w cwonioli. O! Oni mają kałachy. Ojo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 j
Zbyt agresywnie to wszystko wyszło. Jakaż kurde. Lamerskość wyszła w tym momencie. Ja wiem, Luneta ma mało życia, życie trochę na przypale gramy w tym momencie, bo ona miała mało życia. Ale myślałem, że jeszcze sobie poradzi, bo zobaczcie, jak ona sobie poradziła z tamtym na przykład bossem. I tutaj ciach i nie ma, nie? A tutaj nagle nie dała rady po prostu. No dobra, no też może tak być czasami. Myślę, żeby może przysłać tu jeszcze jednak znaczy no, naszego medyka. I on będzie próbował wtedy może coś ogłosić swoim wypluwaczem nabojów wielkim. Może coś to da? Może, no bo tam jakbyśmy weszli na bliską odległość, bliski kontakt, myślę, że oberwałby wtedy cwaniaczek jeden z drugim. Tak to oni już byli tutaj kurde przygotowani na to, że ich zaatakuje chyba od tej pozycji i Luneta po prostu już wiedzieli, że zaatakuje. Już Luneta po prostu przyskrzynili. No nie wiem, kurde. Nie wiem, kurcze. Trzeba na pewno dozbroić naszych bohaterów porządnie, żeby oni strzelali tak jak było być powinno. Tak daleko? No to czekajcie, wczytaj. Okej, okay, bo to nie jest ten stan. O, to może być to. Może być już lepiej to. Już niech lepiej będzie to. Ruszymy całą, kurczę, całym uderzeniem, albo zobaczmy też jaki jest czas zaraz, bo nie chcę, żeby te odcinki były za długie. Czasami może nawet mogę podzielić po prostu na dwie części. Tylko, no, nie wiem, czy to się opłaca, wtedy może jednak zróbmy te ponad godzinne. No może wybijmy tutaj przede wszystkim grupę całą. Tu jeszcze chyba był jeden przeciwnik. A nie, tego już skasowałem. Tego już skasowałem. Zobaczmy. Bo tutaj ten cwaniak jeden strzelał gdzieś stąd. Jest. Schowaj się tutaj, żeby cię nie widzieli i teraz strzelaj. Dawaj, strzelaj. Dobrze. I zapisz teraz. Ale się dali porobić. Dali się porobić. Teraz spróbuj przejść tutaj. Ała, oberwałem raz. Oberwałem raz. Oraz za dużo. Okej, 19 HP wyleczono, no. Uciekaj, 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 uciekaj! Zmienili swoje pozycje. Prawie nie żyje. Uciekaj w niego! Ła.
Coś wam nie wyszło. Pani Luneto. Czy pani go dostrzeże z tego kąta? Pani go spróbuje. Kurde! Znowu. Znowu. Znowu się dałem sfrajerzyć, bo... Ja już miałem go... rozwalonego, no. Już był ranny mocno. O, musiał trafić w lunetę, moją biedną lunetę. Może jednak tego steampaka jednego zżyje. Może warto czasem... wyżulić tego jednego steampaka, no... już go użyjmy. Ale może w tym momencie luneta przeżyje. Ona będzie chyba najmocniejszym z moich 6 kompanów, których ogólnie mogę mieć. Znaczy, no licząc też z głównym bohaterem, tak? Czyli tym Tomasem. Ogólnie można mieć 6 bohaterów. Tu mi zapisało. Ale bieda. Strzelaj! Uciekaj, uciekaj! Kurde! Ja pierdzielę! Czemu mi zapisało tutaj? Już mi miało zapisać po tym, ale jakieś coś jest zbagowane, kurde, z save'ami. No ja, no kurde, wiem w sumie, że czego się mogę spodziewać po grze sprzed 14, 15 już w sumie lat. Że ta gra może mieć jakieś tam już błędy. Ale kurde, no taki błąd. Nie fair trochę. Czy gdzie oni sobie się udali w zupełnie inne miejsce? Pani Luneto. Pani Luneto, pani się tutaj lekko musi uzdrowić i spróbować. Pomóc Tomasowi, który troszkę jakby nie tyle co przygasł, ale jest w sytuacji podbramkowej. Uuu, to jakieś drzwi, tu będą jakieś znajdź. A tu jest jeszcze bandyta. Ale rama. Dobra, spróbujmy go też skasować. No traf. No Jezus, ile ona będzie strzelać? Kurde, jeszcze twardo stoi. Dobra, wykrwawił się. No tu chyba trzeba każdego z bandytów wykasować, żeby... misja została zwieńczona sukcesem. Właściwie... chyba tu gdzieś było coś takiego jak... sprawdzenie listy, nie? A nie, dobra, tutaj... to ja wolę jednak mieć... tutaj to tak zrobione. Control save. Okej. Zadziałała tutaj siła wyższa. Mr. Thomas. Bo tutaj jest jeszcze jeden. Pan szanowny. Dobre. Dobre. No panie Tomasz. Dobrze. No to co, właściwie tu chyba wszystko zostało wykonane. Co mogło być? W sensie wyrżnięcie wrogich jednostek w pył. Nie wiem, czy to właśnie mówię tu już zakończyć, bo odcinek, no, jest tu cholernie długi. Cholernie dużo prób i błędów tutaj mnie to kosztowało. Cholernie dużo. Mimo wszystko tutaj wszyscy padli. Tak jak to tylko można było zrobić najlepiej, to tak też to zrobiłem. Jak to też
Wygląda to, widzicie sami, pobojowisko po prostu. Totalne pobojowisko. Totalnie wszystko wybiłem, wyrżnąłem. Co się dało, to nawet i tak nie zostawiło nic przy życiu. No jedynie panów, których chciał ratować. Wiesz, wszystko, dobra, weźmiemy to wszystko, pozbieramy jednak z wami jeszcze. Sorry, ale ja chcę mieć pewność, że ta misja jest po prostu ukończona. Razem z wami jeszcze chcę to zrobić. Oto jakiś twardszy bandyta chyba był tak w ogóle, bo jakąś fajną zbrojkę tutaj nawet chyba ma. No, mają na pewno miedziaki. Miedziaki się przydadzą bez wątpienia zszywaczowi. O, bez wątpienia. Zszywacz tutaj zrobi z nich użytek. Zamieni na pieniążki. Skoro to jest właśnie waluta. Nie ukrywam, że jakieś tam sobie przedmioty za to kupię. Skrzynia. Ty, luneta, natomiast zbadaj tego bandytę. Czyściusieńko. Aha, bo to nie można tak dwóch naraz się zbagowało, dlatego. Okej. No, tu też widzę takie. No, sporo drobnych mam. Sporo tych drobniaków mam. Dobra, ktoś się musi dostać do tych drzwi. Zapewne to będzie. Nie, luneta. Ty musisz się otworzyć, bo ty jesteś specem od otwierania zamków u mnie. Dlaczego mam jeszcze wytrych? Wygląda, że jest to trudne. Może spróbujemy wytrychem tak w ogóle. Czekaj, gdzie ja go mam? Pewnie go ma dalej, kur... Ajajajajaj. Będę spamił tak długo, aż otworzy. Może otworzy w końcu. Wygląda na to, że jest to trudne, no. Zamknięte. Niesamowite. Masz 50% stary szans i nie możesz tego otworzyć. Dobra, kij z tym. Z kij z tą skrzynią. Tu jeszcze. O, ty strzałeś nad ciałem się pastwisz O'Reilly'a? No nic tu więcej nie ma. Ale miał tu. O, mamy klucz do tego, do. Tylko nie wiem, do cel to jest chyba, nie? Klucz do więźniów, tak jest. No to ty idź, uwolnij więźniów. Pewnie klikając uwolnij, będziemy mieli wszystko. Dobra, panie starszy wioski. Dzięki niech będą bramińskiemu bogu ratunku. Łajdaki zaskoczyli mnie w lesie, zdzielili mnie po głowie i wsadzili do worka. Do worka! Mnie! Najwyraźniej tych kretynów nikt nie nauczył szacunku dla starszyzny. Mogę ci jeszcze powiedzieć, że przywódca bandytów trzyma zagrabione skarby w namiocie. Może warto złożyć mu wizytę? Jestem gotowy do drogi. Powiedz mi, Już jesteś. kiedy będę mógł się bezpiecznie Chłopie, możesz już wydalić. wszystko. Ale my mamy jeszcze klucz do tego. Otwarte. Więzień. Uć, uć, replay. To zapytajcie o replay. Przysięgam, że się wam odwdzięczę. Proszę.
Nie ma problemu, dziewczyno, masz. Uciekaj sobie stąd. Ja tu już skasowałem. No, droga jest bezpieczna. Mam jeszcze raz ci powiedzieć, że droga jest bezpieczna? No to lecę. O. Czyli ty już lecisz, tak? A w tym namiocie którym, bo skarb miał zagrabiony, tak? Czyli chyba sprawa jest załatwiona. Chyba w tym, no to w tym już skrzynkę jakoś tam ograbiłem. No okej, okay, dobra. Tu już będzie raczej po... No właśnie. Starszemu Poziom. wioski udało się uciec. To sobie Główne tutaj teraz zadanie pozbieram. wykonane. Ja się z wami tymczasem żegnam. Na razie.